Zapisujemy równanie paraboli. Następnie patrzymy na odległość punktów A i B. Tym razem ta odległość jest równa 1 druga. Więc tą odległość dzielimy na połowę i w ten sposób otrzymujemy tą odległość i tą odległość. 1 druga podzielić na 2 to 1 czwarta. To oznacza, że współrzędne punktu B, ja już sobie tutaj zapiszę może, są takie. 1 czwarta, 4. I te współrzędne wstawiam do wzoru funkcji. Tutaj czwórkę, a tutaj 1 czwartą. Jeszcze 1 czwartą podnoszę do kwadratu. Stąd mamy 4 równa się a razy 1 szesnasta. Mnożę to równanie przez 16. A jest równe 64.